Ta-da-da-da-da-da-da. Braton BHP. Ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Czy to była piąta symfonia Beethovena? Zenox.pl. Części zamienne do wszystkich maszyn rolniczych. Cześć, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj tak troszeczkę... Tak. Adaś ze mną? Tak. Witam serdecznie. Dzisiaj taki luźny vlog. Nie wiem, jak naprawdę on będzie wyglądał, czy połączę... Wyglądasz jak Asterix i Obelix, kurwa, z tym Rydwanem. I też się tak darli. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy połączę to z takich kilku dni w Mokrzynie, jak sobie wiecie. Mamy jakieś, co? Co, żeż mordę. Jak mamy takie, wiecie, luźne prace, nie wiem, jakieś tam spinanie, zawożenie gdzieś tam przyczep, czy tak jak właśnie dzisiaj sprzątamy sobie w garażu, z racji tego, że będzie wylewana właśnie posadzka, jakieś tam kilka ujęć mam, które będą raczej pod muzykę. Wcześniej nie chciałem nagrywać, jak to sprzątaliśmy, bo po co? Mówię już, jak będziemy tutaj bardziej ogarniać, to będziemy nagrywać. Kurde, przed samym wjazdkiem, wiecie, jak to było, z błotem się wjeżdżało i trochę piachu zostało. Jutro jest piąteczek. 27, tak, dokładnie, 27. I mam przyjechać wylewać posadkę. Ogólnie teraz fajnie, bo tak wszystko na spokojnie. Brączek dzisiaj sobie tam odwozi. Dwóch dni na usługach, dwóch u siebie, czyli u Bogdana. Bogdan dzisiaj tutaj z nami, bo chcemy ogarnąć tą wiatę. Uwierzcie, że siedzimy tutaj od południa, zanim wszystko wynosiliśmy, bo tu wiecie, cały czas jak coś jest, się robi i nie jest dokończone, no to wiadomo. No coś koło tego, bo rano wiecie, przyczepy pozawozić w ogóle, wszystko poogarniać, tamte deski też fajnie ponosiliśmy. Także naprawdę dzieje się sporo, a myślę, że taki luźny też vlog będzie fajny. Postaram się wam nagrać. Oczywiście też, kurde, jak tu smaru dużo, to też jeszcze wszystko zebrać. Postaram wam się też nagrać właśnie, jak będą wylewać. Może jeżeli będzie czas i zdążymy, bo nie wiadomo, jak to jutrzejszy dzień będzie wyglądał, bo chcemy napierać, bo w niedzielę ma być deszcz, a chcemy jęczmienie położyć. O, następny Rydwan. Ea. Co ty? Mi się wydaje, że jakbym to podpalił, to wybuchło. Czy to był ląd? Także mówię, fajnie, bo dzieje się na spokojnie. Nie ma tak jak w tamtym roku, że kurczę, pogoda nas goni. Możemy sobie działać. Jeszcze pewnie też nie widzieliście wiaty, która powstaje, o której ciągle była mowa. Także wyjdę i wam pokażę. Są mi płyty, które też, jak już powstanie tutaj wiata, to te płyty będą oczywiście tutaj zakładane aż tam do góry, do utwardzonego terenu. Tu jeszcze będzie teraz spadek wylewany, lekki, żeby się do tych płyt później właśnie dopasować, żeby też ta woda nie podchodziła, czy tam ściekała. Nie martwcie się, to jest tylko połowa wiaty. Później będzie tutaj taki troszkę lżejszy skos, ale tak, żeby na spokojnie kombajny tutaj się mieściły. Tu będzie suszarnia, po to jest właśnie wylane. Zobaczcie, jak szczelnie. Ale będzie odpływ robiony. Pan Bogdan chyba dzisiaj nawet zgrzewarkę przywiózł i będzie dalej robił odpływ, bo nie jest tam gdzieś do końca zrobiony. Także ta woda sobie na pewno ścieknie. Tu będzie wielki koszt wreszcie zasypowy, ale to nie będę dużo opowiadał. Na pewno Brączuś będzie chciał nagrać jakiegoś fajnego vloga z tej wiaty. Tak wam tylko na dzień dzisiejszy chcę pokazać, jak to wygląda. Spokojnie, to nie nowy dobytek w Mokrzynie. Ale kiedyś może coś o tym więcej. Brączek na pewno, jak nagrywał, to coś wspominał na temat tej maszynki. A my sobie cały czas działamy. No trochę tych rzeczy było tutaj. No wiecie, w zimę tutaj był warsztat i to... I wiecie, jak to w zimę, nie? A to tu coś potrzebne, ciągle coś było potrzebne. A to jakieś coś i wiecie, rzucane w kąt. Ale tak jest wszędzie, na pewno u was też, bo u mnie też tak w domu jest. Wiele rzeczy jest niepotrzebnych, a może się gdzieś kiedyś przyda i tak jest rzucane. No, ale rzucane jest z miejsca na miejsce. I kurczę, no tak to właśnie wygląda. Jestem mega ciekawy, posadzki będzie lane około 12 cm, tak, żeby właśnie...
tutaj do tej bramy ładnie było wszystko zalane. Bo teraz była taka luka, jak pamiętacie? Daj nam miotyłkę, jak chcesz. Daj mi miotyłkę, bo jak walę tą łopatą, to kurna. Także tutaj będzie kilka razy zamiatane, no jeszcze sporo przed nami. Myślę, że ze 2-3 godziny takiego zamiatania na spokojnie już, bo nas nikt nie goni. Ale jednak jakby nie patrzeć, trzeba będzie, jedynie czas. Ale jakby nie patrzeć, to trochę tego jest. No, znowu jakieś kurde smary, nie smary. Pyr, ważne, że odpala. Także co, nie będę was zazmulał tutaj, na pewno jeszcze będziemy słyszeć się w dalszej części vloga. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Przekładamy sobie tego Big Baga tutaj w to miejsce, bo mamy do przewiezienia tamtej wiaty właśnie, gdzie jest Adaś, te białe, one są wyższe, więc złożymy sobie je na dole tutaj, bo musimy wyciągnąć Arizonę, obmyć ją, bo ona w tym roku nie będzie kosić, jest z gardzielem do kukurydzy, a w tym roku, no mówię, jak sami widzicie, wreszcie takie spokojne vlogi z Mokrzyna. O, jest git. Nie ma takiego zagarnę, że ono jest przekierował swoją ciężkość, no nie? I właśnie tutaj wyciągniemy Arizonę, ogarniemy te wiaty, bo akurat będzie miejsce na 4 kombajny codziennie, jak będą wracać. Dobra. O! Jak widzicie, sami został tak po kukurydzianych, mokrych żniwach. No ale nic nie poradzimy na to. Ładnie tu wymieciemy. Opuść. Teraz do góry. Idę coś pomyśleć powoli.
ole, kurna. Spięte. Dobra. Ty tylko lekko podniesiesz, żebyśmy włożyli tą. Bo przekładałem tu wszędzie, żeby dało. Może pójdzie. Dobra, dobra. Ale poczekaj, tak kurna. Musi być węższym. To strona węższa, nie? No. Nie musi być. Ale tak, tak pod bokiem, nie? Tak wiesz, tak pod skosem. O! Coś takiego. Żebyś tak nie. Powolutku. Powoli, powoli. Jeszcze trochę na tamtą stronę, jo. Bo się przepierdoli na bok. Ale skwar znowu dzisiaj, burze nadają. Dlatego też chłopaki sobie koszą na spokojnie. Przyczepy mamy zaprowadzone. I na koniec pojedziemy je ściągnąć. Okay. Szybkie go zawałem. Przemek
Bo to jest ten typ już. To blachę ja zmarnowałem. Tak? No trochę właśnie. Jak nic się mówi, to znaczy, że chyba dobrze, co? Ale tu jeszcze kiedyś porządek się zrobi. Na wszystko przyjdzie czas. Kółeczki na śrubki porobione ładnie, takie pojemniki jak wszędzie były. To? Do tego worka, czy nie? To jest folia? To co? No, najważniej, no najbardziej to jest tu jeden, o, ten porządny, a reszta to są takie... Dobra, to weź go gdzieś, tam go idź, dobrze. A, do tyłu. Nawet porządnie się zachowa. O, mówię, nie będę czekał, zanim dojdziesz, to... Puczę ci no to dlatego czekaj, bo jak ci wysuwam. To zawsze ci wysuwam. To mi wysuwałeś z tej strony. Oj, zamknij dupę, no. Mam Tom! Dobra.
I koniec miatania. Mordeczko, nie zakąp się, tak? No, popnij! Aż tak pakowo, mordeczko, tak? Tak. To teraz pach? O, dawaj, pchaj, ale! Idę zmiatać dalej. Ta ra ra ra. Tak? Tamki może. Don't worry, baby. Ta ra 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 boom. Boom. Można się bawić świetnie bez alkoholu? Tak jest. Boże, no zleciało. Która jest godzina? Po ósmy? Czy po siódmy? Po siódmy. Dobra, no. Du. Bo trzeba całą jeszcze raz wymieść. Tak? No zobacz, ile jeszcze jest. Tak? Tak. To zapierdalaj ty. Ty weź od tamtej, ja od tej i złoczymy się na środku. Nie weźmy, bo ja i tak zostawię ten mały był. No dobra. Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku... Robercie, co nam powiesz? Co nam dziś ugodnie? Don't worry, be happy! Polskie, staropolskie danie. Bułkę z szynką i kiełbasą. A potem pewnie się to będzie chleb z bułką. Bułka. Z chlebem. Wypiekana przez najstarszych rolników. Ja pierdolę. My Słowianki wiemy jak. My wiemy jak. Słuchajcie, to dzisiaj zjemy, tak? Tak. Ciężkim polskim. Tak? Po piwku i do spania. Chcesz, to mogę cię przestraszyć, najeść się strachu. Słuchajcie, od połowy dnia mam chęć na zupę. Jaką byś nam zaproponował? Zupa z trupa z kawałkiem kręgosłupa. Zupę z trupa z kawałkiem kręgosłupa. Ja. Ale jesteś kurko na mianie, tak? Tak, nie. I see the light inside you, brighter than the skies. Just let us escape and fly away tonight. We'll be right back.
też odpięte po prostu. Albo nawet i więcej. Jak powiem coś, to można zajechać ciągle. Wiem, w komentarzach mi pisali, jak bronowałem. Od tamtej pory się nauczyłem. Pojechał na usługi. Także na spokojnie.